dobrze się zapowiada, patrząc na ich levele, ale widząc obok podejście agresywne, spodziewałem się, że będzie akurat forsa, ale to się od razu spodziewam, że wszystko się raczej uda na takim napadzie, no bo to jest podejście agresywne, no nie ma opcji, żeby coś tu się nie udało. Ale wszyscy są gotowi, w ogóle wow, naprawdę. A koleś widzę, że nie odkrył wszystkich wejść. Standardowo. Trochę szkoda właściwie, no bo na podejście agresywne to akurat fajnie jest mieć to podejście, gdzie są te kraty, no jednak nie będę oszukiwał. I nawet mają bardzo ciekawe niki. Najbardziej mnie tutaj rozwala ten właśnie Maciejek 69KK. Najbardziej mnie on ze wszystkich tu rozwalił, jak zobaczyłem ten nick. W ogóle prawie 500 tysięcy kosztuje ekipa wsparcia. Ekipa wsparcia za mniej niż 500 tysięcy. O nie, to jest to coś pomiędzy. Ta miejscówka i będę... O, mamy motory. Będziemy uciekać motorami. Drugi raz będziemy uciekać motorami. Okej. To się ta miejscówka nazywa się Grapper Set. To jest w ogóle miejsce XD, bo zazwyczaj każdy ma mniej więcej salon. Chyba jakoś w tym miejscu to jest. Chyba jakoś gdzieś... O, możliwe, że to jest tutaj, ten budynek. Bo tutaj jest za darmo, jak ma się Twitch Prime'a, nie? A tu? Kto tutaj kupuje? To jest w ogóle dwa takie sony. To jest go oddalone od miasta, tak? To wszystkie są już w mieście, więc... Naprawdę jest bardzo ciekawe, dlaczego pan host, nie? Który dla przypomnienia ma 71 poziom, postanowił, że kupi w tym miejscu salon. Nie wiem. W każdym razie wiem, że już będziemy mieli motory, bo jako jedyni jedziemy wtedy taką furgonetką, więc uciekamy motorami, czyli mamy kierowcę za 6%. Spoko. Szturmowe SMG. Szturmowe SMG. Nie mam pojęcia, kto miał szturmowe SMG. Nie jestem do końca pewien, kto go posiadał. Podejście agresywne to jeszcze gorzej, tak szczerze wiem, jak to wygląda. Ale dobra, no, zanim on dojedzie, to też trochę minie te... To są jednak 4 km, więc w zasadzie no to się zobaczy, jak to wszystko będzie wyglądało na miejscu. Czy zrobi dostawę do Gana, czy w ogóle cokolwiek zrobi, czy niestety nic nie zrobi. Dobra, po jakimś czasie w końcu udało się dojechać. W ogóle tak a propos, to jest nawet połowa drogi, bo tam pamiętam to było po 10 km, a tutaj 4 km. No 4 i tam 800, więc no połowę drogi mniej niż stamtąd, z Paleto, żeby jechać. Tak czy siak, no niby dwa razy mniej drogi, ale tak czy siak, no kto kupuje poza miastem, to jest dobre pytanie. Naprawdę, serio, jest zbierać te tam 100 czy 200 tysięcy, aby to kupić. Naprawdę, dobra. Walimy już gościa. Nie zrobił sobie przepustek, czyli trzeba będzie otwierać drzwi takimi rzeczami. To też nie jest zbyt dobra rzecz. Dlaczego to jest w sumie niestety dobra rzecz? Bo może potencjalnie być taka sytuacja, że no nie będą oni wiedzieć, jak to się stawia. I to oczywiście też dobra sytuacja. No i dobra, jesteśmy w środku. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie miało sens, czy sensu nie będzie miało. Zrobił jakieś dostawy do Gana, czyli będzie dało się to ukończyć. Tak mogę po prostu powiedzieć. To jest taka jedno zdanie. Jeżeli zrobiły dostawę do Gana, to one nie są prawdopodobnie na maksa zrobione, ale ważne, aby były po prostu zrobione. Panie hoście, dawaj, otwieraj drzwi. Dobrze pan host robi. Pan host wie, bo się zna. Tak po prostu to można powiedzieć. Może ten wyjdzie. No niestety nie udało się tak, jak się powinno udać. Co jest, w ogóle trup zaczął chodzić. Jakiś zombie. Dobra, dawaj, chodź. Tamci w ogóle poszli naokoło. Śmiesznie. Bardzo. Co jest? A, ten koleś żył, po prostu się na glebę położył. No, to będzie otwieranie, widzę. Tu mamy minigierkę, ciekawe jak pan host sobie poradzi z tą minigrą. To zrobi, czy anuluje? Chyba niech on się tam wali z nimi. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Bo najlepiej jest oczywiście windą zjechać, nie będę gadał. Ci w ogóle z tamtej strony przepalają? Kto to tam w ogóle jest? Ten 75 poziom. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzi. O ile w ogóle sobie z tym poradzi. No ja oczywiście schodami nie chcę schodzić, bo po co schodzić tymi schodami? W ogóle tu nie trzeba nawet tego ładunku na te schody kłaść, bo jest bardzo duża szansa, generalnie, że te boty po prostu wyjdą. Przez co, no, nie jest to potrzebne, aby otwierać sobie te drzwi, po prostu oni nam otworzą. O, pan host to otworzył. No, jestem naprawdę zdziwiony. A, dzienny utarg pan host chce. Dobrze, panie hoście, to idziemy po dzienny utarg. No to dobrze, to zabieramy dzienny utarg, panie hoście. Ogólnie całkiem spoko się trafił, widzę ten dzienny utarg. Bardzo duża liczba. Super jest, generalnie. Chociaż, no, nie będę gadał, no, wydaje mi się, że raczej średnio się opłaca brać ten dzienny utarg na podejściu agresywnym, bo tak czy siak stracimy żyćko. A, no, nie będę oszukiwał. Mogę, oni zeszli na dół. Skoro otworzył windę, no to ja sobie zjadę tą windą, no co się będę. Wszyscy są na dole, to ja sobie tą windą zjadę, to nie będę chodził schodami. Od razu nie będę gadał, ale generalnie robienie lepszych broni niż 5% tak czy siak na podejściu agresywnym nie ma to sensu. Chyba. Jest jedno chyba do tego. Jest jeden wyjątek,
który trzeba jednak zrobić, aby miało to sens. Brać bronie 10%, ale wtedy. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie są zrobione dostawy do Gana, bo wtedy jakikolwiek jest wtedy sens, aby po prostu przejść ten napad, nie? Bo tak to nie da się tego przejść. No niestety. Bibub. Tyle mogę powiedzieć. Bibub. O, dobra. To przejdzie. Dobra. I przechodzimy. W ogóle te drzwi to są naprawdę XD. Ja sam raz widział nawet, że był taki kiedyś oficjalny live Rockstara na ten temat, właśnie, że tam ludzie właśnie to chcieli przejść ten napad, ostatecznie im się go nie udało i te drzwi im zajęły chyba ponad 2 minuty, żeby je otworzyć. Oni wszyscy ze sobą gadali, to więc to było nawet zabawne. Niestety, ale nie potrafili tego przejść. Zdarza się też tak. W ogóle jeszcze jak to nagrywam, nie? Nie wiem, kiedy to wstawię, czy jutro to będzie, czy jakoś na dniach. W każdym razie generalnie sytuacja jest dość ciekawa. Mianowicie Rockstar zbanował jedną stronę tam z hakami. Właściwie nie Rockstar, a Take-Two, czyli wydawca po prostu zbanował, więc ciekawie, o tak mogę powiedzieć. I o, koleś wyszedł. No ogólnie, bardzo fajna sprawa, nie? No tak mogę powiedzieć. Mogłem powiedzieć, że lepiej teraz niż w ogóle. No chociaż tyle dobrze, że zrobili. O, taka ogólnie rzecz, to jedni po prostu nie będą chcieli w ogóle. Wiecie, bo sami jak dowiedzą się, że taka scena została zamknięta, to niektórzy sami się pozamykają, aby po prostu też nie dostać kary od Rockstara, bo karą dla tej strony było to, że cały hajs, jaki zrobili z tych haków, jak dobrze dokładnie wiem, chyba cały hajs, płacili oni na cele charytatywne, więc Rockstar tak czy siak nic, no tak mógłbym powiedzieć, nic z tego jakby nie zrobił, że oni zamknęli sobie haki, nie? Nic z tego nie było. Ja tutaj im pootwierałem w ogóle wszystko, więc spoko, powinno się chyba udać, ale ten koleś raczej chyba zgrifuje. Chyba nie otworzy tego jednego odcisku, to będzie dla niego zbyt dużo. Także no cóż, co można więcej powiedzieć? Jesteśmy w 4 na napadzie i niestety nie zbierzemy wszystkiego. Widzę, że on też nie ma najlepszego hakera, więc pewno ma 7-procentowego hakera. Bo jest bardzo mało czasu. Czyli tak, ten koleś, co stoi przy bramie, aktualnie nic nie robi, tylko my w 3 jakkolwiek sensownie tutaj działamy. Bo on będzie cały napad otwierał te jedne drzwi. Powiem, że to są według mnie najlepsi agenci. Zawsze takich agentów są potrzebni po prostu na napadach, nie? Ten jeden ziomek, który otwiera te drzwi 3 minuty, o, zrezygnował. No, trudno, no co można więcej powiedzieć? No niestety. To naprawdę. Czy ten sam wszedł do tych drzwi? Nie, chyba nie. Inny w ogóle wszedł. Ale naprawdę śmieszne. Dobra, trochę jeszcze pozbieramy sobie w gazie i możemy wychodzić. O, chyba, że tamten koleś zgrifuje, ale zobaczymy, ile dozbieramy. Bo też trochę ten gaz tutaj jest na moją korzyść. Całego wózka raczej nie dam rady dozbierać. Na razie w ogóle to zdrowie się jeszcze nie rusza. Dam radę dozbierać? Nie dam rady. Dobra. Trzeba wyspamić. Tamten koleś umrze. Guys, want to restart? Nie wiem. Ja zdążyłem. I can hack. No nie wiem. Maciek i tamty koleś w ogóle został. Nie wiadomo dlaczego tam. No ja zrobiłem to najlepiej, jak to było do zrobienia. Can we get more money? Tak to się nie opłaca. Ziomek. 15% to ja bym szczerze taki napad... Ogólnie z forsą to się średnio opłaca. Nie, no co? Będziemy resetować jakiś tam napad. Nie bardzo. Dobra, wychodzimy z kwotą około 1 609 000. Wydaje mi się, że to jest dosyć mała kwota. Koleś chciał, żeby robić reset, ale no nie będę gadał. No ja, jak tamten koleś zdążył wszystkie ładunki i nie umie otwierać tych drzwi, a tego nie zauważył widocznie, no to no trudno, no co można powiedzieć. Jedyne co zrobi, to tylko zepsuł cały napad. Zapisał ogólnie 2 kubki. A ja swoją to zebrałem jak mogłem, ale tak to pewno inaczej bym to zebrał. Bo na pewno ja bym nie zbierał, znaczy nie otwierał, zebrałbym pewno jedną i na tym by się zakończył cały napadzik, nie? A tak niestety trzeba było zbierać więcej. Dobra, tutaj jest teraz 2 tych gości. Co ten koleś robi? Dobra, otwieramy tutaj drzwi. No ja otwieram drzwi, bo tamten tego nie otworzy. Dlatego, bo on ma kuleczki, więc on tego nie zrobi. O, czy tam wyszły te boty? Wyszły. No to drzwi się otworzyły. No to śmiesznie. Trudno, dobra, to ja już sobie te windy skakuję do końca. Tak mogę powiedzieć. Popilnujemy tego tam gościa. Albo nie popilnujemy. Anulował i zobaczył, że można wchodzić do góry zapewne. Dobra, ja jadę sobie windą, bo sobie ją otworzyłem, to mi wolno otwierać się. No i dobra. Tamten koleś chyba też trafi. Są mi takie, mam nadzieję, że trafi. Trafi? Trafi. Super. Nie tamtędy. No to agent. No nie, zły agent, to tak mogę powiedzieć. Tamten poszedł sobie do tamtego wyjścia i tam stoi, no. O, wziął go ze sobą i idzie. Nie żeby co, ale to naprawdę jest... dosyć śmieszne. Naprawdę śmieszne. Ten koleś zupełnie nie ma bladiego pojęcia, co on ma robić na tym napadzie, nie? On naprawdę, on nic nie wie. Widać, że to jest koleś, który po prostu chyba pierwszy raz gra ten napad. Dołączył, bo dostał zaproszenie na telefonie i dlatego jest.
Nie ma po prostu bladiego pojęcia, co on ma robić na tym napadzie. Dość dużo jest takich osób, które robią dokładnie to samo. O, mamy te motory. Ja już widzę tę ucieczkę motorami z tymi gośćmi. Ta ucieczka zajmie najwięcej czasu. Tylko chodź ty koleś na główkę. No i gitara. Możemy wyskakać się. Ja to mówię, ta ucieczka. Jeżeli oczywiście rzeczywiście będziemy uciekać tymi motorami. O, te motory są tu blisko zrespione. Ale nie wiedziałem, że mam aż taki bliski spawn te motory. To ona tak będzie właśnie wyglądała. To by dostał. Nie wiem, czy ode mnie, czy od nich. Bo plus tej broni jest, że bardzo dużo ma ammo, ale raczej no i tak tyle się nie wystrzela. Nawet jakby te broni miały po 600, raczej wątpię, że całe amunicję by się dało wystrzelać na takim napadzie. Więc nawet za dużo jest tej amunicji, ale jest na pewno tyle, że się jej nie pozbędzie. O, już wbiłem level i proszę, i znowu maksymalne zdrowie. Kurde, ja już tyle razy wbiłem to maksymalne zdrowie, że... To jest naprawdę już ciekawe. Dobra, no to chyba będzie można ich zebrać na helikopter, jeżeli oczywiście tu gdzieś będzie samochód dla czterech, bo to na razie jest samochód dla dwóch. Ale można go w sumie walnąć. To jest na dwóch? Nie, to jest samochód dla czterech. Wsiadaj, koleś. A można pojechać po tych. Dobra, wsiadajcie. Wiecie co? Chciałbym pojechać z nimi na helikopter, ale... Ja myślę, że oni nie dadzą rady. Pojedziemy sobie tunelem. Boli mnie to, że jedziemy tunelem, ale wątpię, że dadzą oni radę na helikopter. Co on zaznaczył? Dobra, chcesz jechać na helikopter, to jedziemy. Wsiadaj, koleś. Czemu on mu rzucił granat? Chcesz jechać helikopterem? No dobra, no to jedziemy na helikopter. To jest dosyć prosta sprawa. Tylko trzeba stąd po prostu tylko wyjechać. I dojedziemy tam zaraz na ten helikopter. To jest żaden po prostu problem. Tutaj się trochę poobijać i zaraz się tam będzie. Dobra, tędy. I co robi ten bot? Kurde, by jechał w końcu do przodu. Dobra, jedziemy. Spoko. Generalnie to jest żaden problem. Jeżeli mamy jechać na helikopter, to dam radę dojechać na helikopter. Głównie jest problem w tym, że raczej ja wątpię, że oni wszyscy wejdą na ten helikopter i to jest jedyny tylko problem. Że po prostu wątpię, że oni dadzą radę i ktoś z nich po prostu, nie wiem, nie będzie umiał tam wejść. I to po prostu to jest jedyna ta rzecz. To jest główny tylko powód, że raczej wątpię, że oni wszyscy dadzą radę wejść na ten helikopter. Na przykład tak jak ten jeden koleś, co sobie właśnie teraz siedzi w samochodzie i sobie awkuje, nie? I to jest właśnie też ten powód, dla którego no... Będzie niestety reset napadł. O, teraz się budzi. Się zastanawia, co się kurde stało, gdzie są wszyscy, nie? Chociaż może być nawet i w tym metodzie, w tym nawet jakiś sens, nie? Ja tu spokojnie wejdę. Teraz tylko trzeba wszystkich będzie zebrać na ten helikopter. Dobra, pan host. Pan host. I ten też wejdzie. Bo trzeba po tamtego będzie zjechać na dół. I nawet polecę po niego tutaj, żeby go śmigiełkiem. O, dajesz wejdź. Teraz tamten koleś. I idealnie. Pięknie, ładnie wylądował. I wsiadaj, koleś. No i dobra, i lecimy. Nie wierzyłem w nich, ale jednak to się zdarzyło, no. Nie wierzyłem, że wydadzą radę wejść. Już chwilę chciałem jechać tym tunelem, ale na szczęście dobrą decyzję tam ktoś podjął, kto zaznaczył na mapie, czyli pewno pan host. Po prostu, no nie byłem już pewien, czy na pewno oni wszyscy dadzą radę tu wejść. Nie, to po prostu tylko ta jedna rzecz. Czy oni na pewno daliby radę tutaj wejść? Na przykład tak jak ten jeden koleś, jakby poszedł na awkę, no to koniec by było. Po prostu zgrifowałby grę. Tak dosłownie, by zepsuł grę wszystkim tutaj. No bo jak to inaczej by to wyglądało, no? Wszyscy by weszli, on by został w samochodzie. To nic by się nie dało zrobić, póki by nie wrócił. To naprawdę by było XD. Ale spoko generalnie, da radę jakkolwiek teraz iść. No na szczęście był. Więc teraz tylko lecimy. Po motorach niestety ja nie mam pojęcia, gdzie idziemy na po prostu ten... No, nie mam po prostu pojęcia, gdzie jest po prostu kupiec. Ale zgaduję po znaczniku, że to muszą być plaże generalnie. Czyli albo sobie wziął te motory dla zniżki? Być może. Być może wziął sobie je dla zniżki nawet. Tak może być. Po prostu. Mógł sobie je wziąć właśnie dla zniżki, chociaż nie ma trochę to sensu. Nie, no ja zgaduję, że pewno ten drugi kolej zaznaczył ten helikopter, jakiś od nich. Może ten nawet 15 level zaznaczył. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to trochę dziwne. Ale spoko generalnie, nawet lepiej, bo... Nie trzeba było gdzie jechać takiego dużego kawałku, a tak szybciutko się to przeleci. Tylko no, największa, mówię, moja obawa była taka, czy aby na pewno wszyscy dadzą radę tam wejść, nie? Raczej, no, ja nie będę gadał, ale... No, nie wierzę w tych ludzi czasem, tych randomów. Więc uważałbym, że nawet by jeden koleś ukradłby samochód i zacząłby nim uciekać powrotem do tunelu. Tak jak było wtedy niedawno, jeden koleś ukradł samochód i tak pojechał do tunelu. Albo by się obudził nagle po awku i by nie wiedział, gdzie my jesteśmy, nie? I by po prostu pojechał gdziekolwiek. Ale spoko, napad się powiódł. I tym samym ja otrzymuję platynę, bo dałem teczkę, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, i ten koleś, który najbardziej przeszkadzał, mam brązę. Super, wszystko się zgadza. Ja z tego dostałem 170 tysięcy, więc jestem mega zarobiony.
23 minuty 40 sekund. Nie spodziewałem się naprawdę, że to aż tak długo trwało. Ty, 60 headshotów było. Ty, to nie aż tak źle. Nie będę gadał. Tak serio, to naprawdę dobry wynik, jak na to, że zaczynaliśmy nie od samej góry, tylko tak od połowy. Ale spoko generalnie, spoko, spoko. Spodziewałem się, że troszeczkę mniej to potrwa. Chociaż w sumie z drugiej strony my jechaliśmy z jakiegoś tam Grespów czy coś takiego. To też robi swoje, nie ta odległość. Odległość robi swoje, tak można powiedzieć. Teraz miejmy nadzieję, że pan host sobie po prostu kupi salon gier w Los Santos, żeby miał blisko. Ten najtańszy w Los Santos mu generalnie mogę polecić. Jeden z lepszych nawet. Johan. No, dobrze powiedziałem, że Johana wziął. No to nieźle. Okej, to tam był 3 coś tam, ale to już nie zwróciłem dokładnie uwagi na jego nazwę, ale chyba to był 8% musiał być. Dwa automaty sobie postawił. Generalnie taki cały czas protyp, nie pewno często go powtarzam w odcinku. Jak sobie to postawicie wszystkie automaty, macie 5140 minut w GTA, nie? 5000 tych dolarów GTA, żeby oczywiście było. No i dobra, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.